Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek z Felsbruna. Odcinek 70. Kolejny. 75. Chyba tak. Tak, 75. W dzisiejszym odcinku kupujemy talerzówę, bo będziemy talerzować. Talerzówka, przeciwniki na deli. Gdzieś największą z grubej rury jedziemy. Prędkość największą. Bo stwierdziłem jednak, że kukurydzę będę chciał wsiać po talerzówce, a nie po prostu tym siewnikiem. No po prostu ten siewnik do kukurydzy będzie miał fajny, taki duży. Może bez podsiewacza, ale chcę też na odcinku siać kukurydzę. I starać się po rzepakach talerzować. Żeby... Oj, kurde. Widać, że tam nie grało się farminga 19 na tej mapie. Chciałem sobie już tu talerzować. Dobra, dojdziemy na pole i kupię sobie pole numer 27. To jest nowe pole. Dla mnie będzie. Tam jest rzepak akurat. To akurat będzie do 25-26 dołączone pożniwe. Więc tam fajnie będą się termiksem pobawić, ale to na spokojnie. Damy radę. Zaczniemy sobie chyba od 11, bo jest mniejsza. Gdzieś tutaj. Ale on ma 2 metry. A tu jest cały kryształ. Zmień mi te stopnie. No i dobra, i talerzujemy sobie. Robotka będzie szła. Metry są. Wszystko dobrze. Nie, to są za barany. Pytałem się dosłownie 10 minut przed odcinkiem, czy idzie ktoś na Discorda? Żaden chuj nie chciał przyjść. Halo, halo. Halo, halo, budowa wjeżdża. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam, Oskaruś? Mam to w porządku. Jeżdżę sobie ciężarówką. Ale wy jesteście świetni. Uwielbiam was. Pytałem się 10 minut temu, czy ktoś idzie na Discorda? Nikt nie powiedział, że idzie. Nie, ja później. Bo teraz musiałem sobie Ale to Andrutas powiedział, że później. załatwić tę alterologa. No. No. Myślę, że tak. Dibbin' my No to heart jest in the chyba. fire. No, czekaj. O, i Oskar, mógłbyś powiedzieć, jak się wczoraj na Firewall? pomorzu grało. Okej. Okay. Fajnie, tylko szkoda, że tak krótko. Jeszcze w nichu tak nie tam. Ja spowiadał się tej dalej, żeby był git. Mi się podobało. Zauważyłem, że on co chwilę wjeżdżał. A, to nie Jechał miałeś tym akurat. JD. Tak wjeżdżał we mnie co chwilę. No. Ale tak to git było. Jakbym jeszcze kolejny raz to bym mógł kosić. No, nie ma. Nie stać. Chociaż można byłoby kupić tego na gąsienicy. Opór, znak obalił. A czy stać może jest, ale. Za 30. Ale czwartego nie potrzebujemy. To back debil. Back debil mówi, że on sam chce jeździć, no to... To w sumie, jakby nie prosił, to w sumie niepotrzebne z tym, bo
Bo ma te dwie duże przyczepy. No, tylko on tak jeździł, że zawsze kombajny stały. Pełne. Taki kierowca. Jeździć musieli. Zobaczcie, jak pole numer 4 będziemy gościć na jęczmień. Tam dopiero będzie rypać. Nie zdążycie odbierać tego. Gdyby my heart... Sąsiada po zahaczeniu oczywiście, bo czemu by nie? Ciekawe, co z burakami. O, ciekawe, jak z tymi burakami to będzie wyglądać. Jeśli w ogóle będą. Jakie buraki? Mówiliście coś na temat buraków. A, to nie wiem, zobaczymy. Co no? W przyszłości może będą. Gdyby, co to był? Gdyby my heart. Ale tak jeden koło fajnie śpiewał o tym, Znajdło. gdyby my heart. Ty na lekcji nie ma. In the fryer, a się no. Ej, z lekcji mi wywaliło. Czekaj, A, za dwa. czemu nie przypomniałeś, że pole miałem kupić? Dobra, pole numer 27 jest kupione. Mamy 400 tysięcy jeszcze. Na siewnik mi stać, bo to będzie 120 tysięcy, 140 tysięcy na siewnik. A reszta? A reszta to się powinna dozbierać do żniw. Pieniążków. Na klasa, tak. O, dobra, tak będę wyjeżdżał z pola, to poprawię, bo jedna część mężów mi poskoczyła i nie widzę, że nie oprawiła. Ale dobra, damy radę. No i fajnie idzie to. 16 metrów to robotka idzie 24 na godzinę. W Kultrach jest jeszcze taki 24-metrowy, ten z Big Buda, co był. Czy Big Boot? Ja to tak nazywam, no bo to dodatko Big Boot ten był, ten Flex Collie. To jest wielkie bydle, to ja tego nie będę kupował, bo to nawet nie będzie tego. Nie tego trzymać. A poza tym. To wymaga ile mocy? No tak, już to pociągłem. Aż tak wielkiej kultra nie potrzebuje. 16-metrową talerzówką zaczycie, jak to raz, dwa będzie szło. Jeszcze 25 na godzinę, a nie 17, to już w ogóle. Po rzepaku będę sobie talerzował. Trochę dużo w tym rzepaku roku jest. W tym rzepaku roku, tak. W tym roku trochę dużo rzepaku jest. Bo jest 17, 18, 19, 20. Czy 20 to tam prawie nie ma. 25, 26, 27. Czyli praktycznie wszystkie moje pola są rzepakiem. Dobra, powiedzmy się rozrasta, tak się podoba. Rozwijamy się. Po tym sezonie już będzie fajniej. Bo już będzie tam pod górą będzie tam takie fajne duże pole. Jak tam przejechać? Chyba tutaj. O, nawet znaka nie obaliłem, ale są dobry. Kierowca bombowca. Dobra, elegancko idzie. Robotka. Nie wiem, czemu to jest aż tak. Tak wyrobiony, czemu nie da się tego złagodzić, co? A, bo tam brzuski stały, ja wtedy tego nie chciałem się usuwać. Dlatego tutaj zostało. Mógłbym tam po skosie to jakoś ściąć. No i dobra, robotka idzie. Jak tu GPS-a włączyć? Znaczy, chyba tak jak... Idzie granica pola, mi się wydaje.
No, tak se pojedziemy i tak będziemy jechać. Myślę, że to jest chyba najlepsza metoda na to pole. To jest fajnie długo, to robotka będzie szła. Dobrze. Dobrze sobie zakład zrobię. No. Wiecie, jest 8:25, jak ten dzień nagrywam. Więc lekutko wcześniej. Troszkę wcześniej, nie lekutko, tylko trochę wcześniej jest. Po prostu powinien mieć jeszcze z 5, tam 6 minut lekcji. 5 minut, bo mamy po 30. Powinien mieć jeszcze lekcję. Ale no, pani zadała tylko zadanie i powiedziała, że mamy zrobić sobie notatkę i dojutrza przeczytać. Więc korzystam z dnia. Już od 8:30, znaczy od 8, praktycznie od 8:15 zacząłem nagrywać, tak? No i do tego szybciej sobie pójdę nagrać jakiś timelapse z 15, albo 22 sobie pójdę. Teraz pójdę się pewnie umyć i po tym odcinku pójdę sobie 22 nagrać. To jakieś śniadanko zacapnąć i tak gdzieś o 10 przyjść. M-Click nagrać. Będzie sobie kolejna seria nagrała. No, będziemy dopiero wieczorem grać. No, po morzu gdzieś koło pewnie 17, 16, 17, coś takiego. Jak codziennie. Nie wiem, czy. Mam Facebooka sobie w tyle włączonego, ale to. Ja sobie te wiadomości czytuję na telefonie na Messengerze, więc. Więc no. Po prostu Zbysiu pisał. Zbysiu pisał na grupie. Jakieś głupoty pisał jak zwykle. Cały Zbysiu. O, widziałem tam, że przepuściła ta leżuka. Dobra, przejadę w sumie całe pole w koło, jak już tak już pojechałem, bo chciałem tutaj jakby tego narożnika zrobić. Ten klin chciałem wykończyć. A jak już jadę, to już chyba całe kółko sobie zrobię. A, bo ta leżuka przepuszcza. Jak wszystko może z mojej winy, bez taki lekkościowy teren na tym polu. No ale to się przejedzie w drugą stronę, albo na wrotach się będzie. To zniknie, znaczy. Będzie tak. Fajnie idzie tą dalej robotka, 16 metrów. No. To mi się podoba. No, połowę pola będę miał uprawione w tym odcinku. Bo mam jeszcze 15 minut. Bo chcę tak 8:40 skończyć, żeby było te 30 minut. Bo to chyba będzie około 30 minut. Nie wiem, które dokładnie zacząłem. Czy 15 po, ale chyba 15 po. To będzie akurat te 25 minut. Więc idealnie. A bo tu na dwa silniki było poprzecznik robione, no tak. A ja mam 32 metry. 2 metry? Tak, 32 metry. No bo ja mam 16 razy 2. Czyli 32. A silnik ma 15, więc tamte 2 metry jest mniej poprzeczniaka. Ale. A tego żylik chcę tu uprawić. A tamten silnik nie ma kultra. Prawdopodobnie. Mogę w sumie tym przejazdem jechać. No i łogi! Na tłoki. Zaraz ten klin tam u góry się wytalerzuje. Po tym, że będzie latane po długości. Zobaczcie to. Teraz jak już kółko zrobię, to już będzie szło. Z trzy kółka zrobię, to już będę na tej górce. 16 metrów to robotka i idzie. No. Nie ma co gadać. Muszę zobaczyć, ile jest minut.
chyba się nagrywa. No, 15 minut. Czyli akurat jeszcze 10, tak jak mówiłem, to akurat będzie te 25, tak jak mówiłem. To dobrze, myślałem, że 15 poza. A, widzicie. Nawet nie wiedziałem, że równo 15 po. Karyczki, bo na lekcję poszedł, bo się zmutował. Więc nie wiem, co tam się z nim dzieje. Ale. On wróci. Jak bumerang wróci. 4.10 lutego jest. Tutaj jutro. Czyli piątek. Piątek o 10. Na jutro M-Krik. No, na jutro M-Krik. Odcinek 10. Nie wiem, co tam jest za roboty. Nie pamiętam. Ale chyba zbiór słonecznika. Mi się wydaje, że chyba zbiór słonecznika tam miał być. Tak coś potajemnie mi się przypomina, że zbiór słonecznika. No, po M-Kliku, czyli na niedzielę, tak, na niedzielę. Będzie odcinek. Bardziej może Tajnost. To jest FSA 15. Wójcicki. Bo ja mam taki ładny grafik ustawiony, więc tak. To fajne. Elegancko. A Tego czy. typu. Czemu cię nie było? No bo on tam się coś pytał i musiałem odpowiedzieć. A i pewnie Takie nie z... umiałeś. No, miałem buta. Ojoj. Źle pojechałem. Czy zobaczcie, co ty grasz? Czyli w Euroczłaka grasz? Tak, no, masz rację. Już widzę, już sprawdziłem sobie pod shifta. Widzę, że grasz w Euroczłaka. A też chyba sobie pójdę na Euroczłaka dzisiaj. A ja mam dzisiaj Nie, akurat nie. fajnie, bo kolejną lekcję mam o 12. Super jest. Alfa. Drugą lekcję? W zasadzie to można powiedzieć, że pierwszą, bo dzisiaj to pani tylko tak o. Sprawdziła sobie obecność, zadała zadanie i chuj. I może to sejść. Co jest? No, 5 Z minut czego trwała tak? lekcja. Z czego tak? Z podstaw rolnictwa. Aha. Taki, że ten zawód wybrał. Zawodowca, jakie są? Bo w sumie nie wiem. Jestem ciekaw. Różne zawody są. Masz stolarza, dekarza, człowieku. Kura. Informatyka A chyba, kowal? albo technik. A kowal jest? No to Kowal tego to jest? nikt nie robi. Tak. Nikt nie robi. Przyszło co by do czegoś i powstałby znowu średniowiecze. Przecież rządzący średniowiecza jeszcze podtrzymują. No nie! Stój no i że przez 13%. Dibbin' my heart in the fire. Burning heart. Titi, titi. A, to z tego, wiem. Z czego? Z tego jakimś tam talent. Wiem, o co chodzi. No, chyba. Znaczy nie mam talentu, tylko to co Znaczy, innego taki innego. Sing było. czegoś tak to się nazywało. Coś tam śpiewaki, coś tam. Nie wiem, jak to było nawet. Gdyby. Dibbin' my heart. A w jakim to jest języku? Gdyby. Angielskim. To niezły gdybym. Kurde, jak sobie przypominam, to mi się zawsze chce śmiać się z tego. Co to nie? Ej, chłop. Najlepszy to nie był. Mówi, z jakim, po jakim to jest angielsku? Po jakim to jest języku? No, po angielsku. A. A ten dip in my heart in the fire. Piękny. Piękne filmy są na YouTube. Albo jak ten ktoś śpiewał kolorowe sny z Disco Star. Oglądaliście to? Okay.
Znaczy, widziałem to gdzieś na jakichś TikTokach, na jakichś tych hitach internetu polskiego. Kolorowe sny, kiedy ja dotykam A nie ciebie. Idol? Co? To był Idol chyba. A Jaki idol? nie, Disco Star. Disco Star chyba. Druga edycja. To kurde, zaczął się jajca, nie mówię tego. Kolorowe sny. A się chyba to zaraz włączę. Po odcinku. Ciężka praca. 30 tego. No, a jak pracujesz? Jestem górnikiem. Mam 36 lat. Więcej danych nie będę zdradzał, bo kto oglądał, to powinien wiedzieć, o jaki film chodzi. Bardziej odcinek niż film. Bo na YouTubie Aha. tego pełno było. Moi pracownicy dużo zarabiają, bo tutaj mam tak 5000, 3,5, 1,5 i dopiero 500, bo niedawno kupiłem tą ciężarówkę. Czyli no A nawet jest ja git. nie chwaląc się, że umiem więcej zarabiać. W sensie, No i no, dobra. przynoszą mi więcej kasy. Kobietą. No i dobra. Kobietą. Ja mam chyba Nie. czterech pracowników. No. Na 10 zer Fajnie. wyboostowanych. Czemu nie wrzuciłeś odcinka? Kiedy? Wczoraj. Był wczoraj z Włościn. Co? No był zbiór Czekaj. żyta wczoraj. Czekaj, czekaj, czekaj. To mi powiadomienie chyba. A nie, oglądałem to. Timelapse. No. Gdzie był mój hard coś tam? To dopiero z tego, z Erlengradu będzie w poniedziałek, ja? Nie wiem. Ale gratis dzisiaj. Dzisiaj o Tak, dziesiątej. dzisiaj będzie. Oj, oj. Mam się bać czy płakać? Nie. Miki, co tam miałcisz? Jakieś głupoty tam gadałem pewnie, nie? Nie. Włączony miałeś. Normalnie było, nie było głupotów. Znowu będzie jakość dźwięku ciulował u mnie. Nie wiem, czy ty tak nie podgościsz mnie dobrze, czy co? Jakiego grzyba? No mam tego grzyba na 157% ustawione. 160. Co? Dali mi tak ciulowo słychać. Yeah. Podgłośnij gadaj. Ale na obecie cię podgłośniłem, więc też powinno być trochę lepiej. Ale wiesz, ja normalnie gadam w ten sposób. To i tak jest głośno, jak ja mówię. Ja Czy ja normalnie o mam tak głośno nie na gadam. słuchawkach ustawione, więc nie wiem. Aha. Ale na obejście się podgłośniłem, bo wtedy miałem na minus 6 decybeli audio, a teraz mam na 0,5, tak jak mój mikrofon. I dip in my heart in the fryer. Ale trzeba poprzeczniaczka zrobić większego, bo nie da się nawracać. No bo dip in my heart, no. Zapomniałem hasła. Najlepszy odcinek to chyba był z płotu. Jak tam artysta mnie wnerwił. No. Najlepsze przywitanie to Bo. było moje. No bo artysta. No. Michael, tam się... ja mówię halo, dzień dobry, a Michael się zaczął śmiać. Widzisz. O, tam Szczecin byłem. Ja chyba byłem prawie w każdym państwie oprócz Włoch. Bo nie masz. Mamy Mediolan, Weronę i Turyn. I Wenecję. A no bo te cztery są chyba postawce tylko. Jo.
A jeszcze nie byłem w Cardiff, aha, czyli to jest pewnie Wielka Brytania, a nie, to jest Anglia normalnie, Swansea, To jest Wielka Brytania. Southampton, Glasgow, to jest już Szkocja. Ciekawe, czy Irlandię dodadzą, to jestem ciekawy. Jak leży w Europie, to może kiedyś. No, oczywiście, że leży. To samo co z Islandią, bo Islandia też jest w Europie. Islandia jest na promocie. Jakim promocie? Co to jest promoc? Na promocji. Bo normalnie tutaj nie ma tej No nie ma. Islandii. Nawet jak zobaczysz na mapie, to tego nie ma. Wyspy Owcze. Rosję dodadzą, to pewnie Litwa będzie. Tak dalej. Estonia. Chociaż wątpię. To już pewnie dodadzą. Dobra, trzeba wejść na lekcję. Gdyby Mahar. A powiem ci, nawet nie wiem, jakie kolejne DLC mapowe mogłyby zrobić. Oni teraz Austrię przebudowują. Austrię? Austrię, no. Dobrze, bo mi się zawsze myliło Austria z Australią. A Australia to przecież kangury są. Nie wiem, czy widziałeś tego posta, jak Austrię przebudowują, jakie kozakwoty tam są zrobione. Góry takie fajne. Więc będzie fajnie. I czekam, aż wreszcie tą Polskę przebudują, bo kurde, w Polsce tak nudno się jeździ. Dodali parę miast jeszcze. No bo na promocie, czy tam na Poland Building, to kozak się jeździ. Ten z pełno miast polskich. Fajne tereny. Wiem, bo jeździłem na promocie, to wiem. Warszawa w ogóle kozak jest zrobiona dwuczęściowa. No ja. Pamiętam to. A, mi się zmurzało. Pewnie obecnie sprawdzałem. Mówił, że na lekcji idzie. O, za chłop. Nie wiem, zrobimy jeszcze z kółko. I będę kończył, a to jest za słupem. A się do słupa, to sobie tam końcówkę pola sam uprawię. Bez was. Mamy 28 minut, więc akurat jeszcze jedno kółeczko zrobimy. Było też 30 minut i finał. Będzie elegancko tego. Pamiętam, był ostatni miesiąc temu, no bo nie miałem przez 3 tygodnie kompa. W sumie więcej niż miesiąc. Bo był 8 stycznia ostatni odcinek, a jest 11 stycznia dzisiaj, 11 lutego dzisiaj. Więc no, miesiąc można mówić. Miesiąc i 3 dni. Dobra, złapo, złapo. To jest najważniejsze. A wiesz, że ja w Iraku byłem ciężarówką nawet? Na Islandii jeździłem w śniegu. Nawet w Gruzji byłem. Mascara już chyba zamulił, bo nie słyszy. Więc fajnie, fajnie. Hej, żyjesz tam?
O, i wyszedł. Poza łeb. A ty gdzie jeździsz? Nie na para. Dobrze, bym się dowiedział. Leżywka w powietrzu. I jedziemy. Dybin my heart in the ścieżkę. No, Zbyś uznawa wysoko wydę po dosyć długim czasie. Dobra, dojeżdżam do końca i kończę ten odcinek, bo nie ma to już także. Muszę odpowiednia długość. Pogadałem się trochę z Oskarusiem na różne tematy. Mniej lub bardziej ciekawe. Zobaczymy. Więc no. Ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Do następnego. Trzymajcie się bardzo mocno. Cześć. A uprawiliśmy w dzisiejszym odcinku, żeby nie było. Całą 11 i tyle. Jakbym miał 60 minut odcinka, to bym to skończył. Ale obrobiliśmy 14 i tak. Więc fajna liczba. 14 hektarów w takim talerzyku. Więc robotka i idzie. Nie ma to tam. Robotka i. Jest 14 jest. Albo może dokończę ten odcinek. To talerzowanie. Też nie wiem, czy to nie będzie za długie. Teraz tą długą linię robię. Wrócę. Będzie skończone te długie przejazdy, więc tam będą krótkie w koło super na rozwój. A, I no. czekaj. No nie było się słychać, ale już słychać. Wszyscy zdano srano. Żebym się pytał, gdzie jest jeszcze żarówko, żeś mi nie odpowiedział. Co ja? Jak ty do Gruzji niby jeździłeś? Normalnie jeździłem do Gruzji. Do Iraku byłem. Glitch jakiś? Nie, a dlaczego? Jest taki dodatek? Na promocie jeździłem. Na To jest Islandii to nawet później tyle. go jeździłem. Nie, to za darmo. No, ojejciu. Ale musimy mieć wszystkie DLC, żeby to kupić. Znaczy, żeby to mieć. Jedno. Mapowe. Polska jest kozacko zrobiona. A, o, super, że powiedziałem o że... Zajebisty timing, o. Uwielbiam ten mój strąbany timing życiowy. No i dobra. Elegancko. Gdybym my No i elegancko, wiesz. A bo wiecie co, jednak dojadę do końca tego paska i skończę, a ten clean sobie zrobię na spokojnie sam. Odcinek się już będzie wrzucał. Zaraz pójdę sobie wody wlać. Się akurat wykąpię. Zjem se, akurat będzie 10, żeby pójść sobie na M-Click nagrać na niedzielę. Nie, na sobotę, ty gadasz.
Na niedzielę będę przez dzień w 15. W sumie tajmam z 15 bardziej. Więc spoko. Byłam taki grafik ustawiony sobie w głowie, że lecę na przemian, czyli no, widać farming 22, 19, 22, 19, 22, 15, 22. Żeby co drugi dzień była 22, a w ten dzień, gdzie nie ma 22, wrzucać te starsze farmingi, bo mam, można powiedzieć, że dosyć dużo tej serii. Z 15, bo z 15 mam Czechy, gdzie Czech Walery, V2 oczywiście, mam Wielmożne, Wielmoże, skrzywa się zrobi zaraz. Mam Czechy, Wielmoże i co tam jeszcze? Mazowiecką Polanę. To są trzy. I pewnie coś by się znalazło. Jakiś luźny odcinek pewnie też by się wrzucił. No to cztery odcinki z 15 za mnie. Kiedy kolejny odcinek właśnie? Nie wiem. Czy bym musiał zobaczyć do mojego grafiku? Czy mi pasują w ogóle te właśnice? Musiał zobaczyć. Bo to tak by wychodziło, jakbym miał takim tokiem iść. Takim tokiem. Jak mówiłem, czyli że 22 i inne farmi, w sensie 22, potem 2 razy 19, potem 4 razy, tam 3 razy 15, no to 3 razy, no to jest tydzień już praktycznie, tak? No to co tydzień by musiało być odcinki z właśnic, tak by wychodziło. No ale właśnie też jest, że tam parę odcinków. Nie wiem ile, może z 10, 10, 12 timelapsów będzie koniec. I teraz jak już kupiłem, nie będę mówił. I teraz jak już kupiłem ten nowy zestaw do siania, to powiem wam, że teraz już będzie robota szła tam. Nową wapiarkę kupiłem. Więc teraz robota już na właśnicach będzie szła. Więc te parę pól, co tam zostało, parę pól, no trochę dużo jeszcze zostało, ale te pola są tanie i małe. Więc myślę, że tam jeszcze maksymalnie jest 3. Może, nie wiem ile tam będzie. Może nie 3, ale zależy wszystko i będę zarabiał tam. A tak z 5. Maksymalnie 5 sezonów. No, więcej nie przewiduję. Na tym polu to trzeba pod dobrym kątem przejechać. Czy mógłbym to wygładzić, ale wtedy bym musiał znowu to orać. Nie wiem. To jest tylko parę miejsc, naprawdę. Więc to nie opłaca mi się tego równać. No, czyli raz w tygodniu odcinek z Włośnic. Tak? Czekaj, bo trzy odcinki. By to policzyć. Kurczę, nie wiem właśnie jak to policzyć. No tak jak byłem cztery serie między Włośnicami. No bo Czechy, Wielmożna i Polana Mazowiecka. Mam cztery serie między Włośnicami. Chodzi o ten luźny dzień, gdzie nie ma 22. Czyli cztery, no to wychodzi 8. Czyli to wychodzi tak jakby 8, czyli no co 10 dni. Co 10 dni Włośnice. Myślę, że to akurat odpowiednia liczba, żeby wam się nie znudziło. Właśnie myślę, że te 10 dni to fajnie będzie. Czyli w miesiącu 3 odcinki. Powiem wam, że trochę za dużo sygnałów nabrałem. Nie ukrywam. Bo 3 razy farming 22, 2 razy farming 19 i 3 razy 15, no to jest trochę dużo. Wiem, że z Dziechu wyszło do 22, ale o tym pogadamy sobie na Empiku.
Co dalej z seriami jakimiś z Wojski Dwójki? Pewnie czekam na konwert mapy. Woli Brudno... Zabierzowskiej. Zabierzowskiej, tak. Zabierzowskiej, nie Brudnowskiej, bo Brudnowska będzie. Od marca, myślę. A może kwietnia? Coś takiego. Ale chyba... Czy bardziej tego marca chyba mi się zdaje. Będzie Wola Brudnowska. Powrót sobie zrobię. Będziemy się dalej tam po prostu rozwijać. Po prostu ta seria będzie sobie. No Felsbruna to nie mogę wam powiedzieć, ile zostało odcinków, bo sam nie wiem. Bo jeszcze dużo jest tutaj do zrobienia, nie Felsbrunie. Teraz na te żniwa będzie kombajn kupiony, więc fajnie. No to jest znowu 45 minut odcinka, ale dobra, no nie będzie. Zostało tyle pól jeszcze do kupienia. Potem weź to wszystko kiedyś zbadaj, bo tu już powoli się próbki będą kończyć. Czy powoli? No jeszcze tam ze dwa, może trzy zbiory wytrzymają. Potem już będą takie czarne, że już będzie trzeba zrobić. Od nowa. Dobra. Pole uprawione. Czyli kukurydzy ile będzie? Zaraz zobaczymy. Kukurydzy będzie na ciarnówkę, no bo kiszonki mam. A ja na razie trawię. Karmię trawą moje krowy. Z tego względu, iż gdyż po prostu narobiłem trochę dużo tej trawy i muszę jej się pozbyć. Ja tam mam chyba z 200 ton tej trawy. A że mam 4 krowy, bo dwie się rozmnożyły, ale to już mówiłem w poprzednim odcinku, chyba. Nie, w poprzednim odcinku była jedna krowa, bo były trzy. A teraz są te dwie w ciąży znowu. Znaczy 0,4 miesiąca, czyli na żniwa. 0,4 roku, sorry, nie miesiąca. Czyli na żniwa już powinny. Gdzie tam na jesień? Na jesień chyba. Początek jesieni, koniec lata, powinny być już te dwie krowy. Dobra, więc no zobaczcie po prostu ile jeszcze tych pól zostało. Ja mam tylko takie coś wykupione. To jest wielkie gówno tak naprawdę. Tutaj mam plan na 30, żeby zrobić pole tak jak bolusie mieli. No tutaj akurat będzie prosto. A może kolejne pole będzie 13, żeby tutaj tak dołączyć, żeby już fajnie było. Też mi się tak wydaje. Potem coś z dziewiątka, ósemka kupić. Potem chcę nie, czekaj. A może teraz dziewiątkę, ósemkę kupię, żeby już tutaj złączyć. Żebyśmy mieli tutaj fajne duże pole. Dziewiątkę, ósemkę. Piętnastkę. 33 to coś się wymyśli. Dobra. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka 47-minutowego. 43, sorry. Liczyć nie wiem. A no bo, dobra, 9 będzie 45. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, wpadajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko, cześć. Do następnego odcinka, na razie.